Witam na kanale Take Look. Tylko pomyślę o deserze i kawie, a mój nowy robot proscenik M8 Pro natychmiast mi ją dostarcza. Jadąc wybiera najkrótszą drogę, aby kawa nie ostygła i w dodatku po drodze odkurza. Potrafi realizować więc aż dwa zadania naraz. Co jeszcze potrafi i co kryje się pod tą błyszczącą obudową, dowiesz się po obejrzeniu filmu. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Ogólne wrażenie. Robot prezentuje się bardzo dobrze. Obudowa wykonana jest dobrej jakości plastiku. W centralnym punkcie robot ma charakterystyczną wystającą kopułkę, w której ukryty jest laserowy radar, precyzyjnie mapujący sprzątane pomieszczenie. Kopułka wyposażona jest w dotykowy czujnik, tak właśnie klikający. Zapobiega on skutecznie uszkodzeniu radaru w przypadku wjechania robota pod zbyt niskie meble. Do sterowania robotem służy aplikacja dostępna na smartfona, ale równie dobrze wywiązuje się z tego zadania pilot. Apkę omówię obszerniej później. Odkurzanie. Sposób odkurzania jest standardowy, to znaczy M8 Pro odkurza poruszając się równoległymi pasami. Najważniejsza w odkurzaczu jest siła ssania, bo to ona decyduje o skuteczności zbierania kurzu. Obrotowa szczotka wspomaga zbieranie włosów i sierści domowych zwierząt. Siła ssania M8 Pro jest zaskakująco dobra, co nie zmienia faktu, że i tak słabsza od tradycyjnego odkurzacza. Ale przejdźmy do konkretów. Sprawdźmy, jak M8 Pro poradzi sobie z rozsypanym cukrem na parkiecie. Pokażę, jak uruchamiamy robota i wskazujemy mu miejsce odkurzania, korzystając z aplikacji. Wybieram apkę. Następnie klikam odkurzacz, wgrywa się zmapowany wcześniej plan pokoju i wskazuję na tej mapie miejsce z rozsypanym cukrem. Następnie wybieram z menu na górze ekranu odkurzanie punktowe. Pojawia się wtedy kwadrat, którego środek ustawiam w miejscu rozsypanego cukru. I teraz klikam tutaj i uruchamiam robota. Robot przyjeżdża i rozpoczyna punktowe odkurzanie. Moje wcześniejsze roboty, np. Roomba czy eLife, odkurzanie punktowe wykonywały po spirali. Ten robot wykonuje to zadanie równoległymi pasami, najpierw w jednej płaszczyźnie, a następnie w poprzek. Pozornie wydaje się, że wszystko jest ok. Robot po 3 minutach skończył i odjechał do stacji ładująco-opróżniającej, ale niestety najeździł się na darmo, bo w szparach parkietu i na samym parkiecie pozostał widoczny cukier. I konieczne jest odkurzenie tego odkurzaczem tradycyjnym albo mocnym akumulatorowym, bo inaczej cukier będzie chrzęścił pod stopami. Ten model robota bardzo dobrze rozpoznaje przeszkody. Dojeżdża, tak jak w tym przypadku, do boku kanapy i bardzo delikatnie jej dotyka. Objeżdża w ten sposób całe pomieszczenie i następnie przystępuje do odkurzania, zachowując odstęp około 1 cm od wcześniej zidentyfikowanych przeszkód. Roboty wjeżdżają pod meble. Ten wjedzie pod meble o minimalnym prześwicie 11 cm,
więc jest w stanie odkurzyć pod stołami, szafami i łóżkami. Co ważne, rozpoznaje rodzaj podłogi i wjeżdżając z parkietu na dywan, automatycznie zwiększa siłę ssania, dostosowując się do specyfiki odkurzanej powierzchni. Kable na podłodze to problem dla każdego robota. M8 Pro radzi sobie całkiem nieźle, co teraz widać. Czasami potrafi ciągnąć kabel, a że ma sporą masę, to nierzadko wyrwie wtyczkę z gniazdka, natomiast po zidentyfikowaniu kabli na podłodze traktuje je jak przeszkodę i odkurza dojeżdżając do nich, ale nie przejeżdżając przez nie. A jak sobie radziły z kablami inne moje roboty? Oto przykład. Roomba nie radziła sobie z kablami zupełnie. Wciągała je i owijała wokół głównej szczotki i efekt był taki, że blokowała się. Konieczne było usunięcie kabla, aby mogła kontynuować odkurzanie. Prostynikiem można sterować przez aplikację na smartfony. Otwieram apkę, jest dostępna w języku polskim, a poruszanie się po niej jest raczej intuicyjne i proste. Ten czerwony kolor to wirtualna ściana. Wirtualne ściany to duży plus tego systemu, bo nie ma potrzeby rozstawiania w mieszkaniu ich odpowiedników fizycznych, które nie są ładnym elementem wystroju. W apce na mapie zaznaczam wirtualną ścianę, jej rozmiar można zmieniać i można ją ustawiać wirtualnie w wybranym miejscu. Jest to super wygodne. Ustawiam wirtualną ścianę tutaj i naciskam przycisk uruchamiający robota. Jak widać na ekranie, wyjechał ze stacji ładująco-opróżniającej i jedzie teraz wzdłuż wirtualnej ściany. Właśnie widać go było przez chwilę na ekranie. Teraz objeżdża cały pokój, jakby na nowo wyznaczając obszar do sprzątnięcia. Ominął nogi stołu, a teraz jest już tam. Odkurzył pierwszy obszar i podąża dalej, identyfikując dalsze części pokoju. Teraz zaczyna odkurzać. Będzie się pojawiał teraz w polu obiektywu. Wykonuje równoległe przejazdy i systematycznie czyści podłogę. Odkurzacz zbiera kurz i inne zabrudzenia dokładnie. Nie mam zastrzeżeń. A teraz jeszcze jeden test. Ustawiłem na podłodze przezroczystą, 5-litrową plastikową butelkę. Jest w niej tylko 1 litr wody, aby była w miarę lekka. I około 1 metr od niej ustawiłem plastikową skrzynkę. Pustą. Robot pracuje w trybie odkurzania punktowego. Początkowo jeździł wokół tych elementów, nie dotykając ich. Później jednak trochę delikatnie dotykał oba przedmioty. Nie były to uderzenia, dojeżdżał wolno, tak jakby sprawdzam, na ile dany element jest ciężki, czy można go przesunąć, i finalnie dość mocno zmienił położenie szczególnie lekkiej skrzynki. Test nie jest zaliczony, ale mało który robot sobie z nim radzi. Mopowanie. Po zainstalowaniu nakładki mopującej i ściereczki, robot odkurzający zamienia się w wydajną maszynę do mycia podłóg. Ściereczki zrobione są z dobrej jakości materiału. Łatwo się je zdejmuje i nasuwa na nakładkę mopującą. Producent dostarcza dwie tego typu ściereczki. Pojemnik na kurz jest typu 2 w jednym, bo ten pojemnik podzielony jest na dwie sekcje. W jednej zbiera kurz, a do drugiej sekcji o pojemności 300 ml zamykanej gumowym korkiem nalewam wodę. 300 ml wody wystarcza na umycie około 50 m2 podłogi, ale wydajność zależy od wydatku wody, jaki ustawimy w apce. Może być mniej, może więcej. Ściereczkę warto zwilżyć wodą, aby od razu była wilgotna, i uruchamiamy mopowanie. W czasie mopowania robot wykonuje charakterystyczne ruchy, tak zwaną jodełkę, co teraz widać, czyli jedzie do przodu około 40 cm, cofa się, i znowu jedzie do przodu, nieco w bok i cofa się, czyli wykonuje lekkie szorowanie podłogi.
Ten jodełkowy ruch połączony z niemałą masą robota powoduje, że zmywanie plam jest zaskakująco skuteczne w porównaniu z robotami starszej generacji, które po prostu przejeżdżały mopem po podłodze i zmywanie zaschniętych plam w ich przypadku było zwyczajnie niewykonalne. Oczywiście, jeżeli podłoga jest bardzo brudna i ma zaschnięte plamy, to Proscenic M8 Pro nie wyczyści podłogi za pierwszym przejazdem. Ale jeżeli powtórzymy mopowanie, to podłoga na 95% będzie czysta. Proscenic tą technologią mopowania zrobił duży postęp i za to należy mu się duży plus. Apka umożliwia skorzystanie z kilku użytecznych funkcji. Bezsprzecznie najważniejszą jest możliwość zaplanowania harmonogramu odkurzania lub mopowania. Można ustawić odkurzanie w wybranym dniu, o określonej godzinie, w wybranych pomieszczeniach. Apka umożliwia również sprawdzenie cyklu życia części oraz ręczne sterowanie robotem. Dokowanie i ładowanie. Dzięki laserowemu radarowi M8 Pro powraca do stacji ładująco-opróżniającej najkrótszą możliwą drogą bez niepotrzebnego zwiedzania domu, a ładowanie akumulatora do pełna trwa około 5 godzin. Czyszczenie robota i stacji ładująco-opróżniającej.
Podsumowanie. Proscenik M8 Pro jest bardzo dobrym automatycznym odkurzaczem z funkcją mopowania. Ulepszona nawigacja powoduje, że sprawnie się porusza i sprzątając nie pominie żadnego fragmentu podłogi w mieszkaniu lub wielopoziomowym domu. Ma wystarczającą siłę ssania do zebrania kurzu z gładkich podłóg, ale nie jest w stanie wyssać rozsypanego cukru ze szpar w parkiecie. Obrotowa szczotka z włosiem i gumą dobrze zbiera włosy i sierść zwierząt. Warta uwagi jest skuteczność mycia podłóg na mokro. Mopowanie wiodełkiem jest namiastką szorowania i skutecznie radzi sobie z niezaschniętymi plamami. To pierwszy model robota, który pod tym względem prawie spełnił moje oczekiwania. Mówię prawie, bo aby wyczyścił zaschnięte plamy, należy powtórzyć mopowanie. To solidny robot, jednak tym, co najbardziej mi się w nim podoba, to automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz. Jest skuteczne i pozwala wreszcie zapomnieć o konieczności codziennego opróżniania pojemnika na kurz w robocie. Aplikacja na smartfona pozwala na elastyczne zaplanowanie harmonogramu odkurzania bądź mopowania dla wybranych pokoi. Oferuje aż za dużo możliwości. Apka nie jest może mistrzem przyjazności w obsłudze, ale na pewno da się ją ogarnąć w jeden wieczór. Robot Proscenik M8 Pro kosztuje w dniu publikacji tego filmu około 2000 zł, ale cena może się zmienić, są różne promocje, a z czasem będzie też maleć. W opisie pod filmem podaję link do sprawdzonego sklepu, w którym można kupić tego robota. Zachęcam do subskrypcji kanału Take Look i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych naszych filmów.